klejem super glue czy dragonem, żeby po prostu wobbler był mocny. Jagódka, ty gdzieś brałaś te kleje stąd? A są, dobra. Więc teraz przygotujemy sobie kilkanaście takich śrucin dwugramowych, żeby odpowiednio dociążyć naszego wobblera. Pamiętajmy, że dociąży go też poksilina, lakiery, kółeczka łącznikowe, kotwice. Musi być jak najcięższe, musi się nim daleko rzucać. Kotwice sumowe i kółeczka łącznikowe sumowe są kilka razy cięższe od zwykłych kotwic i zwykłych kółek łącznikowych, więc w ogóle będzie mieć odpowiednią masę. Im więcej ołowiu, tym lepiej. Dodam, że robię woblery pływające, dlatego są pękate, można je naszpikować ołowiem i tak będą pływać. A w momencie ściągania przynęty one będą schodzić na odpowiednią głębokość kilku metrów. Powoli robimy obciążenie do woblerów ze śrucin wędkarskich. To są warunki domowe, więc pokazuję Wam, jak w warunkach domowych zrobić ślicznego woblera. Możecie analogicznie do tego filmu zrobić sobie woblera na pstrąga, na klenia, na szczupaka, na sandacza. Takie przynęty po prostu są mniejsze. No wiadomo, szczupakowe woblery mogą mieć 20-25 cm, tylko są troszkę bardziej smukłe. No ale mogą być i pękate, imitujące karasia, więc na te woblery spokojnie można łowić też duże szczupaki. A interesują nas przecież duże ryby. Po co łowić małe ryby, po co je krzywdzić? Trzeba łowić duże ryby, łowi się je rzadziej, ale przynajmniej ma się z tego masę satysfakcji. Większość wędkarzy wypuszcza obecnie ryby, ale ja powiem szczerze, jak złowię dużą, dobrą rybę, oczywiście nie podczas tarła, nie w okresie ochronnym, to nic nie stoi na przeszkodzie, żebym przyrządził z niej wspaniały posiłek albo kilka posiłków dla całej rodziny. Poświęcę na swoim kanale wędkarskim trochę uwagi na przygotowywanie potraw z ryb, które łowię. Sprawia mi gotowanie olbrzymią przyjemność. Uwielbiam gotować. Ryby świeże są bardzo smaczne. Przedwczoraj w Wiśle w Krakowie złowiłem brzanę, a jak wiemy, brzana żyje tylko w czystych wodach. W Wiśle w Krakowie spotyka się nawet na ujściu rzeczek pstrągi potokowe. Mój kolega przy mnie złowił pstrąga potokowego prawie półmetrowego w Krakowie, w centrum Krakowa, na Wiśle, na ujściu jednej z rzeczek. Proszę mi wierzyć, Wisła się bardzo oczyściła i taka ryba jak sum z Wisły jest bardzo smaczna. Wystarczy naponczować mięso ginem, czy spirytusem, czy wódką przez 24 godziny, trzymać go w lodówce w cytrusach i w tej zaprawie z ginu, z wódki, a potem na masełku, na patelni z czosnkiem. Taka ryba jest przepyszna. Cała rodzina może się najeść. Także proszę nie wierzyć w to, że nie wolno jeść ryb z Wisły czy z Odry. To są pyszne ryby. Proszę nie wierzyć w to, że się można zatruć taką rybą. Są opowieści dziwnej treści, podobnie jak cały koronawirus, w którego nie wierzę za bardzo, mimo że mamy teraz pandemię. Jakoś nie zaraziłem się, a już 3 miesiące mamy pandemię. Oczywiście uważam, ale jak mam być szczery, najpierw mieliśmy wojnę z terroryzmem, skończyła się kasa z terroryzmu, no to trzeba było zrobić coś na potrzeby uszczuplonych budżetów, mocarstw i państw, więc teraz mamy koronawirusa. Proszę, robimy obciążenie. Ja wiem, że jest dużo tych śrucin, ale proszę mi wierzyć, że woblery sumowe
muszą być naprawdę ciężkie. Każdy z tych ciężarków ma 2 gramy, 3 gramy albo 1 gram. Jest ich sporo. Tutaj robię sobie obciążenie od razu na 2 woblery. Na razie tyle wystarczy. No i zobaczymy, jak mi pójdzie dociążanie woblerów. Proszę zobaczyć, tutaj mamy obciążenie. I teraz będziemy już szpikować ołowiem nasze cuda. 3 gramy już idą. Teraz kolejne 3 gramy. Czyli mamy 6 gramów. Tego musimy sobie troszkę ogrubić, żeby nam nie wylatywał. O. Czyli tutaj mamy 6 gramów w tym woblerze ołowiu. Tutaj damy sobie 2 gramy. Proszę zobaczyć miejsce, tutaj wchodzi ołów, prawda? Tutaj. Ale nie boimy się wkładać go bardziej do tyłu, ale nie za bardzo. Teraz bardzo ważna rzecz. Nie za bardzo z tyłu dajemy obciążenie. Tutaj jeszcze za tym środkowym oczkiem wsadzamy ołów. O, żeby nie złamać przy produkcji woblera korpusu, trzeba to robić delikatnie. Woblery z drewna nie są aż tak agresywne jak woblery z tej pianki, z której robię. Sprawdziłem to na bardzo wielu woblerach. Najlepsze są woblery z odpowiedniej pianki, takie jak Balsa. To jest pianka modelarska. Ponieważ z jakiejś przyczyny ten wobler odpowiednio obciążony ołowiem jest dużo bardziej agresywny niż wobler z drewna. Po prostu drewno samo w sobie jest cięższe niż pianka i przez to wobler ma cięższy ogon i jest bardziej zgaszony po prostu. Ogon woblera musi być lekki. Musi być mocny, a lekki, żeby ten wobler po prostu odpowiednio pracował. Zaraz Wam zdradzę tajemnicę, dlaczego moje woblery są też takie agresywne. Otóż ja każdego woblera robię w takim mniej więcej kształcie, że jest to taka jakby ryba, która ucieka raz do powierzchni, a raz w głębinę. One są takie troszkę w łuk. Druga sprawa, stery ja mam w miarę płasko. No i jak oko Wam wychodzi ze steru, a nie bezpośrednio z woblera, to one są dużo bardziej agresywne. A wobler sumowy musi być agresywny. Ale w inny sposób niż na przykład wobler strągowy. On musi się tak kolebać. Jego prowadzimy wolniej. Woblera sumowego wcale nie musimy za szybko prowadzić. Można przyspieszyć. Wtedy ten sum dostaje korby. Ale chodzi o to, żeby ten drapieżnik miał czas, żeby tego naszego woblera schwytać. Trzeba dać mu czas. Są to duże ryby, więc one muszą się namyślić, zanim zaatakują. Często tego woblera musimy prowadzić bardzo głęboko, ale musimy pod pyskiem takiego drapieżnika przeciągnąć tego woblera. Jak go zwijamy raz szybciej, raz wolniej. Należy podszarpywać szczytówkę wędki, jak prowadzimy woblera, żeby ta ryba po prostu zgłupiała w pewnym momencie i go zaatakowała. No i o to nam przecież chodzi, prawda? Żeby tą rybę przechytrzyć. Teraz je troszkę pogrubiamy, żeby po prostu odpowiednio weszły w nasz korpus woblera. O, ten już będzie miał dość chyba. Ale jeszcze mu damy. Jeszcze mu damy. Ma pękaty grzbiet, więc jeszcze mu damy. Może nam zabraknąć śrucin na drugiego woblera, ale to nic.
Przytniemy najwyżej trochę wołowia. Kształtuję mocnymi obcęgami po prostu ten ołów tak, żeby spasował w ten korpus. Potem to zaleję wszystko klejem super glue. Jest godzina w pół do pierwszej. Także czasu jest dużo. Na 16 idę do pracy. Dodam, że mam taką pracę, że zajmuję się niepełnosprawnym himalaistą. Jest to wspaniały człowiek, który był na 8000 metrów. Także choroba genetyczna sprawiła, że niestety nie może już chodzić po górach, porusza się na wózku inwalidzkim. A jest to wspaniały himalaista, wspaniały człowiek, bardzo wartościowy. Jest to takie uzupełnienie mojej pasji wędkarskiej, moja praca. Pomoc Pawłowi w jego codziennym życiu. O, dociążamy naszego woblera. Będzie naprawdę ciężki. No i o to nam chodziło. Tak, Jagódka? Słuchaj, no jestem w Oszonie. Jeszcze jakąś kolę albo coś? Nie, dziękuję. Nie chcesz? Dobra. Nie. No pa. Mam trochę palce pocięte od plecionki. Ostatnio dużo spinninguję. A te plecionki sumowe są grube. A najlepsze jak są pokryte teflonem jeszcze, żeby były śliskie. No i często gęsto po prostu przejedzie nam taka pleciona po palcu i może przeciąć skórę. Można łowić w rękawicach, ale wtedy się nie czuje tak tego łowienia. Nie czuje się tej przynęty tak. Nie czuje się tak przy zwijaniu korką, przy zarzucaniu. Ja mam tą rękawicę przy sobie do podebrania ryby, ale zdecydowanie wolę w lecie, czy na wiosnę, czy na jesień łowić bez rękawiczek. W zimie oczywiście łowię w rękawiczkach, ale o, już jest woblet dociążony. Już ma tyle łowiu, ile trzeba. Myślę, że już waży jakieś 20 gramów, 25. 25 myślę będzie ważył. Na ten moment. Mogę go jeszcze trochę tu na głowie dociążyć i tak zrobię. Z tym, że małymi śrucinami. Proszę naprawdę pamiętać o tym, że taki wobler sumowy musi latać, latać. Nie trzeba zarzucić na 40 metrów, 30 metrów, 20 metrów. To muszą być dalekie rzuty. Dalej nie trzeba, no. Można i na 50 nim zarzucić, ale łowimy głównie z brzegu. Jak ktoś łowi z łódki, to na pewno dosięgnie każdego miejsca. Oczywiście blachą wahadłową możemy rzucić dalej niż w ogóle. Spadła mi śrucina. Zaraz ją gdzieś tu namierzę. No dobra. Tą śrucinę znajdę później. Będę sprzątać mieszkanie. Prawdopodobnie odkurzacz ją skonsumuję. Ale teraz na potrzeby filmu nie chcę za bardzo sobie tutaj stanowiska pracy demolować. Bo chcę, żebyście wszystko widzieli na kamerze. Teraz dociążam głowę woblera. O, żeby jeszcze po prostu mu zafundować większą wagę. Wobler pstrągowy waży 5 gramów, a wobler sumowy waży 30-40 gramów. To jest po prostu większa przynęta na dużą rzekę, więc musimy siłą rzeczy dalej zarzucać. Nie stosujcie do łowienia sumów cieńszych plecionek niż 0,30, bo naprawdę stracicie tą dużą rybę. A po co ją macie stracić?
Po co ją macie skrzywdzić, zostawiając ją z woblerem w pysku, cierpiącą? Naprawdę, wyciągnijcie ją, wyholujcie ją. Miejcie tą radość. A już po wyholowaniu zdecydujecie, czy chcecie zwrócić rybie życie, czy po prostu będziecie chcieli zrobić z niej zajebisty posiłek lub kilka posiłków. Ja akurat jestem smakoszem dobrych ryb. Więc zgodnie z przepisami prawa zabieram do domu te ryby, które mogę. To jest, jak widzicie, ciężkie zajęcie. Dociążenie głowy, bo to jest mniejszy otwór, ale głowa jest już dociążona. Proszę, zobaczcie. Wszędzie tu jest obciążenie. Wszędzie tutaj wobler jest dociążony. Tak wygląda wstępnie przygotowany wobler. Teraz sobie możecie przewinąć kawałek filmu, bo będę dociążać drugiego woblera. Zanim je będziemy jeszcze strugać i kleić. To będą naprawdę grube przynęty na grube ryby. One będą smuklejsze, te woblery, bo ja je trochę zestrugam, ale pamiętajcie, nie mogę ich za bardzo zestrugać, bo chcę, żeby były pływające, więc tej pianki musi być na tyle dużo, żeby wobler gotowy, uzbrojony w solidne kotwice, dalej był pływający. Jak widzicie, ołów mi tu ucieka, muszę bardziej nad stołem spłaszczać te śruciny. No ale zaraz będzie gotowe. Rękodzieło jest bardzo czasochłonne. Kupujecie takiego woblera, myślicie sobie, fajna przynęta. Zobaczcie, ile to pracy wymaga, żeby zrobić jednego takiego woblera. Jak to się trzeba namęczyć, żeby ta przynęta naprawdę spełniała odpowiednie wymagania. No to są woblery sumowe, więc nie ma tutaj mowy o miękkiej grze. Okej. Ja tutaj mam taki sztywcik w tym scyzoryku Victorinoxa. Po prostu ja sobie przyciąłem złamane nożyczki z tego scyzoryka. No i tak powstał ten sztywcik. Służy mi do regulowania ciśnienia w oponach i do umiejscowiania ołowiu podczas wykonywania woblera. Te narzędzia są już zużyte, te scyzoryki są całe poklejone, ale po prostu jak się robi tych woblerów więcej, no to nie sposób nie zniszczyć takiego scyzoryka wizualnie. Jednakże spełnia wszystkie swoje funkcje.
głowę damy. O, jest ołów. Tu mu jeszcze damy w głowę trochę ołowiu. Muszą być dociążone. Nie ma mowy tutaj o za lekkim woblerze. To musi latać przy zarzucaniu. Trzeba ją przeciąć na pół. Okay. Teraz wejdzie w stronę. To wszystko będzie klejone, także pamiętajcie, że epoksylina i superglue sprawiają, że te woblery są mocne. Na razie tylko składamy woblera po prostu z elementów. Macie także nie lubicie używać Androida, tylko iOS. Moim zdaniem Android jest dużo bardziej inwigilowany od iOS-a. Nie wszystkie SMS-y dochodzą. Jakoś mniej wierzę w zabezpieczenie Androida. Wolę iPhone'a. Ale niestety iPhone'y mają póki co dość słabe baterie. Ja mam akurat taki model, który ma dość słabą baterię, jest fajny. Ale po prostu bateria jest trochę malutka. Tu musimy dużą śrubinę jakąś włożyć, bo widzę, że wejdzie sporo ołowiu w to miejsce. Dobra, jest. Tu już mamy mało ołowiu. Bolą kolana, jak się siedzi pod turecką cały czas. Ale tak jest wygodnie. Widzicie wszystko? No to fajnie. Robimy naszą przynętę. Teraz ołów. Akurat w sam raz starczyło na dwa woblery, może trochę przytnę. Nie wiem jak z cięciem, bo nie mam akurat miękkiego ołowiu, ale spróbujemy tu kawałeczek sobie i drugi kawałeczek. Może będzie łatwiej dociążyć go takimi większymi kawałkami. Będzie na pewno o wiele szybciej. Dobra. Być może dzięki temu będzie trochę cięższy. A przecież o to nam chodzi, żeby nasz wobler miał odpowiednią masę. Proszę, jeden kawałek. Drugi kawałek. Ten wobler musi odpowiednio skonstruowany, te druty się wszystkie poprzygina, one muszą być symetryczne. Ale przy dociążaniu tego ołowiu musi przyjść jak najwięcej. Tu jeszcze przytniemy kawałek. No i idzie ołów. Może ten kawałek damy tu.
Najlepiej mieć wagę aptekarską, gotowego woblera, uzbrojonego w kotwicę, gotowego do łowienia, najlepiej sobie zważyć, żeby dokładnie wiedzieć, ile gramów waży. Moje woblery będą opisane z dokładną wagą. Teraz takiej wagi nie posiadam, ale taka waga kosztuje grosze. To jest wydatek rzędu kilkudziesięciu złotych. Dokładnie wiesz, ile gramów ma przynęta. W ten sposób nie przeciążysz kija. Nie będziesz rzucać za ciężką przynętą na zbyt lekkiego kija. Najlepsze woblery to są te, które mają na korpusie opisaną wagę. Ja teraz takiej wagi nie posiadam, ale na dniach ją będę mieć. Tyle myślę, bo wystarczy. Jeszcze tu mogę położyć fragment z ołowiu. Tu jeszcze mi przyszedł mały ołowik. Tu taki jakiś gruby kawał muszę wyciąć. On nie będzie tonął. Ta pianka jest na tyle wyporna, że ten wobler będzie pływający. Dlatego jest pękaty, żeby po prostu mieć dużą wyporność. Dobra, tu już mamy mniej więcej przygotowane do ciążenia. Zaraz porównamy wagę. Ten chyba jest cięższy, bo użyłem grubszego ołowiu. No ale zaraz mniej więcej w rękach porównamy, który będzie cięższy. No ten jest zdecydowanie cięższy. Jednak lepszy jest ten ołów techniczny. Co by tu zrobić? Może wyjmę trochę tego ołowiu w śrucinach i ten techniczny z większego ciężarka wędkarskiego bardziej dociąży nam przynętę. Tak jak mówię, to musi być zrobione odpowiednio. To jest pracochłonne, czasochłonne, ale proszę mi wierzyć, że te przynęty wymagają tego. Żeby były ciężkie. Nie miałem takich kleszczy, którymi mógłbym dobrze przyciąć ołów. Te nowe kleszcze od Jagi są rewelacyjne. Zwykłe kleszcze z Auchan za 15 zł. Proszę, jakie mają odpowiednie parametry. Twarde. Spokojnie można nimi ciąć ołów. Takie mają być kleszcze. Następny ciężarek. Teraz jaka jest waga? No, teraz są dobre. Nie będę już nic kombinować. Zostawię je tak, jak są. I teraz będziemy docinać, dostrugiwać. Ten ołów na razie przełożę tutaj. Robimy sobie trochę miejsca tutaj. Teraz przerwa na papierosa. I jedziemy dalej z produkcją woblerów. Wstępnie są już woblery nacięte, stery przygotowane, stelaże włożone i przynęty dociążone. Czyli najtrudniejsze już mamy za sobą. Teraz brudna robota, bo będziemy kleić. Na pewno są pokleje paluchy. Powinienem założyć rękawiczki, ale wolę kleić w palcach. Wtedy po prostu wiem, że skleję porządnie. Potem wyczyszczę sobie dłonie. Postaram się jak najmniej ubrudzić przy klejeniu.
Może teraz zrozumiecie, że dobra przynęta jest trudna do zrobienia. Może te woblery, które powstają w fabrykach maszynowo, są ładne, ale nic nie zastąpi rękodzieła woblera, który powstał w rękach. Zobaczycie efekt końcowy, jakie woblery będą piękne. Dodam, że mam cały zestaw lakierów do paznokci przeróżnych, z brokatami, UV, różne kolory. Będziemy naklejać gotowe oczy do tych woblerów, służące do robienia much szczupakowych, czyli duże oczy holograficzne. Woblery będą naprawdę piękne. Do testowania takich woblerów wstępnego służy wanna. Ja tutaj nie posiadam wanny. Woblera pstrągowego można przetestować nawet w dużej umywalce. Do głównego testowania służy już oczywiście woda, ale podczas produkcji można przetestować wstępnie. Ja tego woblera nie muszę teraz podczas produkcji testować w wannie, bo wiem, że jest zrobiony symetrycznie. Wiem, czego się po nim spodziewać. Mam już takie doświadczenie, że wiem, jaką ten wobler będzie mieć akcję, wiem, na jaką głębokość mniej więcej zejdzie. Robię dobre przynęty. Każdy z moich woblerów jest przetestowany nad wodą. No i najlepiej, jak zdarzy mi się sprzedać woblera, który już złowił rybę. Ale oczywiście każdy ma swoje szczęśliwe woblery. Ja dużo też dałem woblerów swoim znajomym w prezencie. Powysyłałem serie próbne za darmo do sklepów, żeby po prostu przebić się przez wymagający rynek, który bazuje głównie na chińskiej produkcji maszynowej. A proszę mi wierzyć, że ręcznie wykonany wobler tutaj w Polsce, w Krakowie, to jest coś o wiele wartościowszego.